Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło i mam wielki zaszczyt być częścią tej konferencji. Bardzo dziękuję Piotrowi, że zdecydował się mnie tutaj zaprosić. Korzeni nie mam w ogóle rolniczych. Z wykształcenia jestem inżynierem telekomunikacji i zajmuję się systemami mobilnymi. Moja żona jest z wykształcenia pielęgniarką i jesteśmy typowymi mieszczuchami. W pewnym momencie swojego życia zdecydowaliśmy się, że chcielibyśmy prowadzić gospodarstwo rolne, farmę, jakiej nigdzie indziej w Polsce nie mogliśmy znaleźć i o jakiej nigdzie indziej w Polsce nie słyszeliśmy. Tak powstała idea naszego gospodarstwa, które oparliśmy głównie o hodowlę zwierząt. Chcieliśmy po prostu być hodowcami zwierząt. Większość naszych znajomych, wiedząc nasze pochodzenie, że jesteśmy tylko mieszczuchami, oczywiście odradzała nam ten pomysł. Mówili nam, że się na tym nie znamy, że na pewno popłyniemy. Sąsiedzi w wiosce pod sklepem z piwem obstawiali, jak szybko zbankrutujemy. Mimo wszystko my, nie wiedząc, że nie potrafimy, a wręcz idąc za takim przysłowiem, jak nie wiesz, to musisz to sprawdzić, postanowiliśmy to gospodarstwo założyć. I tak w 2014 zaczęliśmy kupować ziemię. Obecnie mamy 18 hektarów. Jest to całkowicie ziemia ogrodzona, na której to ziemi postanowiliśmy hodować niektóre rasy lub typy zwierząt w pewien uharmonizowany sposób, o którym właśnie w części tej mojej prezentacji będę oglądał. Jak Państwo możecie zauważyć, jestem tutaj z Państwem, więc nie zbankrutowaliśmy, nadal się rozwijamy. Nasze zwierzęta są szczęśliwe, co też będę mógł pokazać na tej prezentacji, dlatego że mamy takie powiedzenie na naszej farmie, że tylko szczęśliwe zwierzęta mają szczęśliwe życie, dostarczają szczęśliwego produktu. A mottem naszym jest, że nasze zwierzęta mają całe szczęśliwe życie i tylko jeden zły moment. Ale o nim dzisiaj nie będę mówił. Pracę naszych zwierząt postanowiliśmy w jakiś sposób usystematyzować i postanowiliśmy odwrócić hierarchię. Chcieliśmy na naszej farmie, żeby to zwierzęta pracowały dla nas, a nie my dla zwierząt. Zwierzęta mają cztery nogi, potrafią chodzić, potrafią same pobierać pokarm, dlatego zdecydowaliśmy się, że na naszej farmie zwierzęta będą w ciągłym ruchu. My będziemy tylko im pokazywać, gdzie i kiedy i jak mają się przemieszczać i jak długo na danym kawałku naszej farmy mają przebywać. Przyświecała nam tutaj idea gospodarki regeneratywnej, której tak naprawdę w skrócie można powiedzieć, że naszym celem jest odżywianie gleby, o której dzisiaj już tyle osób mówiło. Gleba odżywia rośliny, rośliny odżywiają zwierzęta, a zwierzęta odżywiają nas. Jest to łańcuch dostaw, który myśmy zidentyfikowali i w taki sposób prowadzimy naszą hodowlę. Tutaj przedstawione jest stado naszych krów, Angus czerwony, właśnie na naszych pastwiskach. Oprócz Angusów, na naszej farmie mamy też stado kóz, mamy też drób. Według mojej oceny, tak jak ja postrzegałem, jak projektowałem naszą farmę, bardzo ważnym elementem jest odpowiedni dobór ras. Nie każde, według mojej opinii, nie wszyscy muszą się oczywiście tym zgadzać, nie każde rasy lub nie każde typy zwierząt mogą się nadawać do takiej czysto ekstensywnej hodowli. Ja projektując swoją farmę, projektując zasady, na jakiej mieliśmy działać, postanowiłem po prostu zaufać pewnym typom zwierząt i właśnie te zwierzęta wprowadzić do nas na farmę. I jednym z zwierząt wybraliśmy rasę Angus czerwony. Jest to rasa typowo ekstensywna, pochodząca ze Szkocji, bardzo dobrze przygotowana do takich warunków ekstensywnych, jakie u nas mamy. Są to zwierzęta uwielbiające przestrzeń, uwielbiające ruch, bardzo spokojne, bezrożne, co jest ewenementem wśród zwierząt. Nie posiadają, nawet byk nie posiada rogów, co dla nas było ważnym aspektem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pracy z tymi zwierzętami. Dostarczają jednej z najlepszego typu wołowiny kulinarnej, tak bardzo poszukiwanej na naszym rynku. Widząc w tym niszę, w tym żeśmy upatrywali naszą szansę do możliwości hodowli właśnie tych zwierząt.
Okazało się to dość dobrym wyborem, dlatego że przez ostatnie 2 lata większość naszych odsadków, a prowadzimy hodowlę zarodową Angusa Czerwonego, została zamówiona przed ich urodzeniem. Nie mieliśmy problemów ze zbytem naszych zwierząt, bo tak zrobiła się ta popularna rasa, a będąc członkami Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, wiedzieliśmy, że tylko w Polsce jest około 280 sztuk matek autoryzowanych pochodzeniowo. Automatycznie wiedzieliśmy, że jesteśmy w rynku niszowym i to spowodowało właśnie, że od nas tak bardzo chętnie kupowali nasze odsadki inni hodowcy, między innymi do rozpoczęcia takich hodowli. Innym typem zwierząt, który jest z nami na naszej farmie, są kozy. Chcieliśmy bardzo hodować kozy anglonubijskie, charakteryzujące się przepiękną urodą, długimi uszami i niespotykanym temperamentem wśród kóz, które są spokojne. Niestety okazało się, że te zwierzęta do naszych zachodnich warunków nie były zbyt dobre przystosowane pod względem temperaturowym. One zimą przemarzały. Zdecydowaliśmy się po kilku eksperymentach zacząć hodować mieszanki z rasą anglonubijską, żeby użyć tutaj element heterozji, czyli przekazywanie pewnych danych genowych pomiędzy gatunkami i w taki sposób kozy alpejskie oraz saneńskie krzyżujemy z kozłami czysto anglonubijskimi i uzyskujemy efekt, który się idealnie nadaje do naszej hodowli. Następnymi zwierzętami, które mamy, to są kury nioski w takich specjalnych mobilnych kurnikach z języka angielskiego nazywanych eggmobilami. Są to kurniki na kółkach. Te kurniki przejeżdżają po naszych pastwiskach co 3 dni na nową kwaterę. Dzięki temu mają zawsze dostęp do świeżej zielonki na naszej kwaterze, którą chętnie pobierają. Tutaj to dolne zdjęcie pokazuje właśnie nasz kurnik po 3 dniach na kwaterze. Widać różnicę w kolorze trawy. W 3 dni potrafią kurki wyjeść trawę. Postanowiliśmy znowu troszkę odmiennie postępować niż inni hodowcy drobiu przydomowego w Polsce, gdzie większość kur utrzymywanych jest na klepisku. My za to chcemy mieć takie warunki, gdzie kury przechodzą z miejsca w miejsce i mają dostęp do zielonki, ale jednocześnie dzięki temu środkowi poruszania one nawożą poszczególne części naszej farmy swoimi odchodami, co jest błogosławieństwem dla naszych pastwisk. Dużo dzisiaj mówiliśmy o gospodarce węglowej i ja chciałbym też tutaj wspomnieć, dlaczego akurat wybraliśmy takie elementy i w jaki sposób zarządzamy naszym ruchem na zwierząt. Chcemy po prostu jak najwięcej materii organicznej pompować do ziemi. Wykorzystujemy tutaj szczególną zdolność, szczególnie pastwisk i traw, do ich odrostu. Odpowiednie zarządzanie wypasem i odpowiednie zarządzanie pastwiskiem powoduje, że pompujemy węgiel bezpośrednio do ziemi, czyli tam, gdzie on powinien się normalnie znajdować. Robimy to poprzez odpowiednie zarządzanie wypasem, wpuszczamy zwierzęta w odpowiedniej fazie wzrostu traw, gdzie one ją po prostu przypkaszają. Trawy rosną w trakcie takiej krzywej S, gdzie na początku trawa rośnie bardzo powoli, dlatego że buduje swój system korzenny, który mógłby utrzymać większą roślinę. Dopiero później bardzo szybko wzrasta, budując swoją materię nad powierzchnią ziemi, po czym zaczyna rozwijać swój nasiennik i przez to jej wzrost jakby się kończy. I właśnie odpowiednie wpuszczenie zwierząt w odpowiednim czasie wzrostu naszej trawy powoduje, że możemy wzbogacać naszą glebę o próchnicę. Dzieje się tak, że roślina po przygryzieniu potrzebuje energii do tego, żeby wzrosnąć. Odrzuca w tym momencie część swojego korzenia, który właśnie stanowi podbudowę warstwy próchniczej, którą jesteśmy w stanie budować w głębokich warstwach naszej gleby. I właśnie tą umiejętność wykorzystujemy za pomocą odpowiedniego zarządzania ruminantami, czyli przeżuwaczami na naszej farmie. Dzieje się to w taki sposób, że kwaterę pastwiskową, którą mamy do dyspozycji na naszej farmie, dzielimy na mniejsze obszary. Na naszej farmie zdecydowaliśmy się używać obszary, które zapewniają pasze dla naszych zwierząt na okres 12 godzin. Co 12 godzin zmieniamy kwaterę dla naszych zwierząt, one przechodzą później na następną kwaterę.
dzięki czemu możemy bardzo fajnie zarządzać i skutecznie zarządzać naszym wypasem. Obliczamy wielkość kwatery do tego, żeby zaspokoiła wielkość paszy dostępnej dla naszego stada. Przez to nie mamy problemów z niedojadami. Obniżamy koszty naszego funkcjonowania, dlatego że zwierzęta w ten sposób zarządzane wytwarzają pomiędzy sobą efekt konkurencji. Po prostu chcą się nachapać jak najszybciej, zanim sąsiadka z boku chwyci ten dobry kawałek trawy. Dodatkowo stymulujemy zwierzęta do niewyjadania selektywnego. Krowa to jest takie zwierzę, że zawsze chciałaby jeść cukierki. Najlepsze jakości traw. Ona wędruje po obszarze pastwiska i wybiera sobie te najlepsze, najszlachetniejsze trawy, przygryza je, no i po jakimś czasie wraca, wiedząc, że ta trawa odrasta. I to jest na takiej zasadzie, że krowa przygryzie, trawa odrośnie, krowa przygryzie, trawa odrośnie i w końcu trawa mówi, a nie odrastam, bo ona mnie znowu przygryzie. I w ten sposób szlachetne trawy wypadają nam z pastwiska. My unikamy tego sposobu. Właśnie tutaj pokazałem mniej więcej, jak dzielimy pastwisko, gdzie następuje rotacja naszych zwierząt po tym pastwisku. Tak jak wspomniałem, używamy systemu 12-godzinnego. Jesteśmy w stanie obliczyć ilość obszaru, jaki potrzebujemy dla naszych ruminantów poprzez określenie wielkości dostępnej paszy. Są takie dwie metody. Wyznacza się jakiś obszar, powiedzmy metra kwadratowego, wycina się całość tych roślin, waży i odpowiednio się kalkuluje wielkość paszy, jaka jest potrzebna dla naszego stada, wiedząc, że dorosła krowa potrzebuje około 3% swojej wagi ciała do tego, żeby się porządnie najeść. Inną metodą jest taka metoda, za pomocą miarki mierzy się wielkość tak zwanej kanapy, dywanu i wtedy jesteśmy w stanie określić ilość tej paszy. Ważnym jest przy takim sposobie zarządzania wypasu, żeby zbyt krótko tej trawy nie przygryzać. Dlatego, że my wszyscy działamy jako hodowcy bydła w procesie fotosyntezy, czyli w procesie fotowoltanicznym. Nasze trawy potrzebują mieć tą przestrzeń, potrzebują mieć powierzchnię do tego, żeby złapać te promienie słoneczne. Jeżeli trawa zostanie przygryziona za mocno, wtedy dość długo trwa proces od rostu tej trawy i tracimy niepotrzebnie czas potrzebny do tego, żebyśmy ponownie kiedyś w przyszłości mogli te nasze zwierzęta na to pastwisko wpuścić. Wiadomo, że w czasie sezonu wegetacyjnego są różne tempa wzrostu tej trawy. Wiosną trawy, jeszcze mając wilgoć, po zimie szybciej odrastają i tak samo my zarządzamy naszym pastwiskiem. Wiosną wpuszczamy bardzo szybko zwierzęta przez nasze pastwiska, żeby tylko zgryzły górną część trawy, która jest najsłodsza i najbardziej wartościowa, a znowu latem, kiedy jest bardzo gorąco, tak jak dzisiaj, trawa się troszkę zatrzymuje we wzroście, wtedy też odpowiednio zarządzamy długością naszego wypasu. Stąd też mogą się nasze kwatery różnić i mogą sięgać od 3 do nawet 50 arów, jeżeli chodzi o wielkość dla naszego stada. Na tą chwilę nasze stado to jest około 40 dużych jednostek przeliczeniowych, licząc nasze matki oraz chodzące z nimi cielaki. W ramach, jak wspomniałem, w ramach budowy profilu glebowego używamy naszych kóz, naszego bydła i naszych kur. Mamy system 12-godzinny i nie jest to przypadkowe, jak żeśmy dobrali nasze zwierzęta, które mamy na naszej farmie. Są to zwierzęta nawzajem się uzupełniające i tak dlatego mamy też je w naszym logu. Bydło to są zwierzęta, które bazują głównie na trawie i one trawę wyjadają. Kozy natomiast bardziej w ich diecie preferują chwasty, preferują małe drzewka, różne jeżyny. I my używamy naszych zwierząt w rotacji następującej po sobie. Wpierw idą nasze angusy, wyjadając trawę, po nich wchodzą nasze kozy, wyjadając to, czego nasze krowy nie zjadły i kozy wtedy mają za zadanie wyczyszczenie naszego pastwiska z ostów, które uwielbiają, mleko jest później bardzo słodkie, z różnych jeżyn, małych drzewek. Dzięki temu utrzymujemy czystość pastwiska, a po 3 dniach na to wszystko wchodzą kury. Zostawione placki są bogactwem grzebaniny dla kur. One rozdrapują to wszystko, zwiększają naszą powierzchnię nawożenia. Dzięki temu
coraz więcej i więcej jesteśmy dzięki temu zarządzaniu uzyskać, jeżeli chodzi o poziom próchnicy na naszej farmie. A poza tym kurki produkują wtedy najlepsze jajka na świecie, jak żeśmy je nazwali, dlatego że po prostu mają bardzo urozmaiconą dietę, a wiadomo, że kura do jajka pakuje wszystko, co jest w niej najlepsze, żeby nowo powstające życie miało łatwy start. I my tą cechę po prostu wykorzystujemy. Taki kwaterowy wypas oraz wypas na wolności, do którego hodowców namawiam, żeby zdecydowali się wypuścić nasze zwierzęta na wolność, podnosi bardzo mocno zdrowotność naszych zwierząt. My praktycznie nie mamy żadnych zabiegów weterynaryjnych, dlatego że nasze zwierzęta są wybiegane, mają ciągle dostęp do słońca, wiemy wszyscy, jak słońce na nas dobrze działa, no chyba że jest za ostre, to wtedy szukamy cieniu, ale tak samo postępują nasze zwierzęta. Poza tym są w stanie zbudować hierarchię stadną. I tak się dzieje też z naszymi cielakami. Każdego wieczora, nie wiem czy to będzie widać, ale one zbierają się w takie grupki na naszym pastwisku i biegają sobie wokół pastwiska. Ćwiczą mięśnie, ćwiczą płuca, są wybiegane, zdrowe. Przez to weterynarz tylko tak naprawdę przyjeżdża do nas zobaczyć, czy krówka jest znowu w ciąży. Nie mamy żadnych innych po prostu problemów. Dodatkowo, tak jak wcześniej wspomniałem, poprzez wydzielanie części pastwiska tylko na określony czas stymulujemy właśnie konkurencję i tutaj mamy przykład, jak trzy krówki próbują się rzucić na jedną koniczynę, bo przecież ona jest w tej chwili najlepsza i każda z nich chciałaby po prostu tą koniczynkę chwycić. To jest właśnie konkurencja, o której wspominałem. I na tym nam bardzo zależy, bo one nie jedzą selektywnie, jedzą trawy, czasami jedzą jakieś zioła, wymiatają wszystko, oprócz tego, co lubią kozy, z naszych pastwisk. Nie wiem, czy było widać, jak te cielaki biegają, ale one rzeczywiście każdego wieczora biegają sobie wokół pastwiska, podnosząc swoją zdrowotność. Ktoś by powiedział, że bardzo trudno pewnie jest zarządzanie i bardzo pracochłonne jest zarządzanie stadem, bo to trzeba rozkładać ten pastuch elektryczny, bo oczywiście wydzielamy tą porcję pastwiska za pomocą pastuchów elektrycznych i każdy by pomyślał, że no to jest mnóstwo logistyki, mnóstwo pracy, nic bardzo mylnego. Obsługa naszego stada angusów w czasie sezonu wegetacyjnego to jest 10 minut. To jest zebranie starej kwatery, ustawienie nowej kwatery i jest to bardzo proste. Mam nadzieję, że będzie to widać, taki filmik, jaki żeśmy nagrali. Ja akurat tutaj tylko asystowałem, bo nagrywałem filmik, a moja żona idąca tam z tyłu za mną zwijała kołowrotek i zbierała słupki po to, żeby wpuścić angusy na nową kwaterę. Zobaczcie, nie widać tu krów. Mimo tego, że to jest proces wpuszczania ich na kwaterę, one się nie tłoczą i nie próbują nas zadeptać, byleby się tylko dostać na kwaterę, bo przecież tam jest nowa pasza na nich czekająca. Nasz byk nauczył się od naszego psa border collie zaganiającego i trzyma bardzo stado w ryzie. Zatrzymał je, żeby nam nie przeszkadzało, żebyśmy mogli tą kwaterę zwinąć. Zmierzył się wzrokiem z moją żoną, podczas moja żona idzie tutaj wzdłuż stada, spokojnie zwija linkę, a stado niespiesznie wchodzi na nową kwaterę. Zobaczcie Państwo, to jest naprawdę bardzo proste. Stado się nauczy takiego systemu zarządzania i później łatwo się temu poddaje i nie próbuje nas rozszarpać ani zadeptać. To wszystko jest naprawdę bardzo proste, zobaczcie Państwo, one wchodzą, wiedzą mniej więcej, w której części kwatery jest lepsza trawka, po czym po wejściu do kwatery zaczynają biegać, bo muszą zwiedzić, jak duża jest kwatera, za każdym razem się tak dzieje, przebiegną się wzdłuż, w poprzek, po czym zaczynają pobierać paszę. Ważne jest przy takiego typu systemie, żeby ograniczać jednak tą część pastwiska, którą już nasze angusy lub kozy, kury zostawiły za sobą, dlatego że trawa zaczyna odrastać na trzeci dzień po przygryzieniu i my chcemy, żeby ona sobie swobodnie wzrastała, a nie chcemy, żeby krowa wracała i tą trawę przygryzła. No bo zależy nam na tym, żeby ten odrost trawy był jak najbardziej dobry, więc stosujemy zasadę, że na trzeci dzień po wypasie stawiamy ograniczone tylne jakby ogrodzenie, do którego zwierzęta później nie mają dostępu.
Udało mi się nagrać, jest to niestety wieczór, nie wiem, czy dobrze będzie widać. Natomiast chciałem pokazać, jak szczęśliwe zwierzęta się potrafią zachować. Wieczorem one się po prostu grupują i zaczynają biegać wokół pastwiska. Całe stado podnosi wtedy swoje zdrowotne wartości. One nie robią tego specjalnie. Myśmy im do tego nie kazali, ani nie zaganiali. To są szczęśliwe zwierzęta. I szczęśliwe zwierzęta robią tak naprawdę to, co chcą. I one po prostu od czasu do czasu robią taki numer, że przebiegną się, troszkę pojedzą, zawrócą i biegają tak co chwilę wzdłuż pastwiska, podnosząc, znowu się zebrały, biegną sobie w drugą stronę, galopując przez pastwisko normalnie jak na amerykańskich westernach. Same z siebie, nie zaganiamy je, nic do tego nie robimy. W ten sposób zwierzęta na naszej farmie podnoszą swoją zdrowotność. A ograniczenie wydatków weterynaryjnych podnosi po prostu naszą zyskowność, na czym nam polega, na czym nam bardzo zależy. Wszystkie te metody mają na jednym celu, podniesienie wartości naszej gleby, bo gdy mamy bogatą wartość gleby, gdy ona jest bogata w minerały, zwiększa swoją produktywność. Jak my mierzymy tą produktywność? Oceniamy, jak długo dane stado było na danej kwaterze. Mamy taki grafik wypasu i zaznaczamy sobie, ile czasu dane stado było na danej kwaterze i jak długi mieliśmy okres odpoczynku, zanim stado ponownie weszło na kwaterę. Co roku sobie robimy takie badania, sprawdzamy sobie w ten sposób wydajność naszych traw, wiedząc, ile było zwierząt na danej kwaterze, wiemy po prostu, że czy wzrosła nam produktywność, czy nie. I tak dzięki temu wiemy, że w 2019 okres odstępu pomiędzy zejściem z pastwiska a ponownym wejściem to było 42 dni. Choć mieliśmy suszę, były ciężkie warunki, nadal mieliśmy trwający wypas. W 2020 to było 49 dni. A w 2021, to co na razie obserwujemy, mieliśmy super warunki pogodowe, było dużo deszczów, a my przez budowę materii organicznej zatrzymujemy deszcz, który u nas spadł. Uzyskaliśmy aż 58 dni odstępu pomiędzy wejściami naszego stada na pastwisko. Dlaczego to jest tak ważne? To jest tak ważne również ze względów na pasożyty, które mogą rezydować u naszych zwierząt. Okres rozwoju pasożytów to jest 5 tygodni, 35 dni. My mijamy ten okres rozwoju, wpuszczając ponownie nasze stado, znowu obniżamy wydatki naszego budżetu na zabiegi weterynaryjne poprzez zwykłe zarządzanie. Mijamy okres, zwierzęta są szczęśliwe i ciągle zdrowe dzięki temu. Dodatkową metodą, taką jaką my stosujemy u siebie na farmie w celu zwiększania materii organicznej, jest bell grazing, o którym za chwilę będę więcej opowiadał. Ale w pewnym momencie zdecydowałem się na taki eksperyment, dlaczego nie spróbować kukurydzy w karmieniu naszych zwierząt. Tylko nie chciałem tej kukurydzy posiać i zebrać, tylko chciałem ją posiać i wpuścić angusy i zobaczyć, czy one nadal tą paszę pobiorą. Niestety nie mieliśmy dostępu do profesjonalnego siewnika, więc wykorzystałem starą metodę ręki i wiaderka. No i podwiesiłem sobie tutaj wiaderko i ręcznie rozsypywałem tą kukurydzę po pastwisku. Część wyjadły żurawie, część jednak wzeszła. I tutaj na tym górnym zdjęciu widać, jak moje angusy wchodzą właśnie na takie pole, gdzie była posiana w taki sposób kukurydza. Wyjadły do zera, tam nic nie pozostało. Jest to następny element, gdzie my możemy w pewien sposób pompować materię organiczną do naszej gleby, dlatego że nie oramy tego, zostawiamy system korzenny kukurydzy, która się tam rozwinęła, natomiast angusy to spokojnie wyjadają i my nie degradujemy przez to naszej gleby. Nie jeździ ciężki sprzęt, nie zbieramy tego, nie ubijamy tej gleby, ona się poprzez to rozwija. Używamy bardzo taniej infrastruktury do zarządzania naszymi stadami. Są to siatki elektryczne, są to elektryzatory solarne. Nasza farma nie jest podłączona w ogóle do sieci energetycznej. Nie mamy prądu, więc musimy się posiłkować słońcem nie tylko w procesie fotosyntezy, ale również gromadzenia energii elektrycznej. Dlatego używamy elektryzatorów solarnych podłączonych do panelów słonecznych ładujących akumulatory. Bardzo lekka, można
można powiedzieć, bardzo sprawna i bardzo tania infrastruktura do zarządzania. Nie mamy zbyt dużych kosztów, jeżeli chodzi o zarządzanie, a efekty tego są naprawdę przechodzące nasze najśmielsze wyobrażenia. Oczywiście, tak wspomniałem, dodatkowo mamy rotację tych naszych kurek, mamy też rotację brojlerów. Od niedawna hodujemy brojlery w takich skrzynkach zwanych chicken tractor z języka angielskiego. Do takiej skrzynki wpuszczamy 70 ptaków i co 12 godzin również je przesuwamy po pastwisku. I to dolne zdjęcie w prawym rogu pokazuje, jak trawa, mam nadzieję, że to widać, takie czarne, takie ciemniejsze kwadraciki, to tam był ten chicken tractor. I tam brojlery zostawiły swoje odchody, które świetnie zasiliły trawę. Nasze zwierzęta, jak tylko mają dostęp do tej kwatery, to szybko biegną zobaczyć, czy tam czasem nie ma dobrej trawy, która już odrosła, którą mogą przygryźć. Naprawdę kozy, nasze krowy uwielbiają trawę po brojlerach. Ona jest po prostu słodsza, znacznie lepsza. Zauważamy również na naszej farmie wzrost życia biologicznego. Pojawia się pełno żuczków, gnojaczków, które my uwielbiamy. One uwielbiają bobki kozie, turlają je i wpakowują na głębokość 30 cm na naszej glebie, zasilając oddolnie naszą glebę w niezbędne dla jej funkcjonowania minerały. I w taki sposób również poprzez zwiększenie tego życia biologicznego na powierzchni jesteśmy w stanie dbać o dobro naszej ziemi. W systemie zimowym, kiedy nie ma dostępnych traw na naszym pastwisku, używamy systemu bell grazing. Jest to system polegający na równomiernym rozłożeniu belek siana i słomy na pastwisku. My używamy 70% siana i 30% słomy. Rozkładamy to równomiernie w odległości 5 metrów od siebie na pastwisku i później w sposób zorganizowany skarmiamy po 2 belki dziennie całe nasze stado. 5 metrów jest dlatego, że dwa zwierzęta stojąc naprzeciwko siebie spokojnie się ogonami nie stykają, a jest jeszcze taka mała przerwa pomiędzy nimi, które może wykorzystać inne zwierzę do przejścia. Taki system zasila dodatkowo w materię organiczną naszą glebę. Na powierzchni zostaje mniej więcej 10% niespożytej materii, którą my przywozimy na naszą farmę. Cała kulka praktycznie jest zjadana oprócz tych 10% i to stanowi podbudowę próchniczą naszej gleby. Dlaczego to robimy? Bo próchnica jest dla nas bardzo ważna. Tak jak wspominała tutaj pani profesor, ja też do tych danych chcę się odnieść. 1% materii organicznej jest w stanie zachować ponad 160 tysięcy litrów wody. My zatrzymujemy wodę, która kapie z nieba za darmo, woda jest za darmo jeszcze, to możemy ją po prostu zmagazynować, a nie puścić, żeby sobie popłynęła do Bałtyku. Dodatkowo 1% materii organicznej akumuluje prawie 2,5 tysiąca ton azotu. Po co płacić za azot, skoro my możemy go zorganizować sobie za pomocą na przykład roślin bobowatych i używać. Jak to wygląda taki bell grazing? To jest przedstawiona kwatera. To są zwierzęta, które obstąpiły belkę siana lub słomy i zaczynają powoli sobie ją konsumować i widać, jak te belki są też ułożone na pastwisku. Zwierzęta wtedy nie przepychają się za bardzo między sobą, każda ma dostęp do swojej porcji jedzenia, nie ma tak, że silniejsza w hierarchii stada zwierzę będzie odganiać inne od tej paszy. Naprawdę idzie to bardzo fajny, uregulowany sposób. Tu jeszcze mogę pokazać, jak to wygląda. Po prawej stronie ta ciemniejsze pole to była kwatera, która była używana w ostatnim sezonie zimowym w listopadzie i w grudniu, a ta nowa ułożona to jest styczeń i luty. I widać, że ta ciemna pole, tam praktycznie widać tylko resztki tego słomy i siana, czyli tą jaśniejszą część, tylko pod koniec, gdzie zwierzęta bardzo krótko przebywały. Nam po prostu chodzi, żeby zwierzęta w czasie tego procesu cały czas miały dostęp do tej kwatery i swoimi raciczkami mieszały swoje odchody z pozostałościami słomy i siana. W część z tych pozostałości wbijały w glebę po to, żeby urozmaicić i zasilić życie glebowe na naszych pastwiskach. Musimy pamiętać, że przy dobrze rozwiniętym pastwisku w pierwszych 10 cm warstwy gleby jest 30 DJP, czyli dużych jednostek przeliczeniowych życia glebowego. I oni wszyscy potrzebują jedzenia. To jest sposób, w jaki my dostarczamy w sposób regeneratywny jedzenie właśnie dla tych 30 DJP będących na obszarze naszego pastwiska.
Gdy przychodzi wiosna, na takim obszarze wsiewamy rośliny jednoroczne. Te rośliny jednoroczne mają za zadanie dodatkowo pompować węgiel, czyli w procesie fotosyntezy roślina produkuje cukry, które pompuje później do swojego systemu korzennego. I właśnie w ten sposób też pompujemy węgiel, czyli tak zwany z języka angielskiego carbon sequestration, czyli sekwestracja węgla. Właśnie te rośliny jednoroczne bardzo mocno nam pomagają, żeby takie rzeczy robić. Rozwijając się na powierzchni, rozwijają biomasę na powierzchni, rozwijają również biomasę pod spodem, a jako rośliny jednoroczne zostaną w tej warstwie gleby, ją zasilając. Dodatkowo ta biomasa, która jest u góry, pozwala nam na karmienie naszych zwierząt urozmaiconą paszą. Te zwierzęta uwielbiają po prostu te wszystkie rośliny, któreśmy tam wsiali i fajnie na nich egzystują, naprawdę utrzymując bardzo dobrą kondycję. Jak widzicie, jest to bardzo duża różnorodność. Tutaj jest ponad 15 gatunków różnych roślin jednorocznych, które my tutaj wsiewamy. Co jest ważne, ten system korzenny, który się tam rozwinie, on w przyszłości się rozłoży, ale kanaliki, które korzenie jakby zbudowały, pozwolą na głębszą penetrację wody, pozwolą również drzewnicom na łatwiejsze poruszanie się i nawigowanie w glebie, więc wykorzystujemy tutaj kilka naprawdę ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o te rośliny jednoroczne. A tak wyglądają angusy, które szaleją właśnie w takiej zielonce. Wyjadają ją praktycznie do zera. Część twardych łodyg, które już nie chcą zjeść, to one dodatkowo przydeptują na powierzchni właśnie naszego pastwiska, dodatkowo ubogacając późniejszą naszą próchnicę. Naprawdę ziemia odpowiada nam swoją późniejszą produkcją, co my bardzo mocno obserwujemy na naszej farmie, bo nasza farma w ogóle nie używa nawozów mineralnych. Nie używamy ich, a zwiększamy produkcję naszych traw, dzięki temu nasze stada coraz lepiej wyglądają. Zobaczcie, ile tu jest materii organicznej, ile wody jesteśmy w stanie tutaj zmagazynować na naszej farmie. To jest efekt, takie rosną trawy później na naszych pastwiskach bez nawozów sztucznych. Głównie są to życice, nie używamy żadnych nasion, żeby one tutaj rosły, dlatego że każda belka siana, słomy w sobie ma zasób nasion, które my wykorzystujemy później. One same rosną, my stwarzamy do tego warunki, te rośliny później same wyrastają, a nasze angusy taką trawę jak najbardziej uwielbiają. Wszystkie te procesy, jakie my stosujemy, nie jest to jakaś tam nasza fanaberia, tak po prostu działa natura. W naturze zwierzęta się skupiają w celu ochrony, migrują i jedzą. I właśnie to wykorzystujemy na naszej farmie, wzbogacając dzięki temu nasz profil glebowy. A tu jest przykład naszych angusów w trawie. Takie rosną trawy, te zwierzęta nie leżą, one stoją. Jesteśmy w stanie obserwować trawy, które mają 1,5 metra wysokości, a trzeba pamiętać o tym, że trawa rośnie tak samo wysoko, tak samo głęboko. Więc mamy w tej chwili już takie rośliny, które potrafią mieć 1,5-metrowy system korzeniowy. Dzięki gromadzeniu tej wody i rozwoju takiego systemu korzennego nie mamy problemów z suszą. Sąsiedzi do nas przychodzą i pytają się, co wy robicie, bo u mnie trawa jest taka brązowa, a u was taka zielona. I jak na początku się śmiali z nas i obstawiali, kiedyś zbankrutujemy, w tej chwili zaczynają małpować nasze procesy po to, żeby być odpornym właśnie na warunki suszowe, które niestety zachodnią część Polski czasami nawiedzają. Także takie procesy używamy na naszej farmie. Chciałem podzielić się literaturą, którą czytałem, projektując i zgłębiając zasady gospodarki regeneratywnej. Polecam książkę Międzyplony w praktyce, bardzo fajna książka, wydana w języku polskim. Polecam książkę You Can Farm, Joela Salatina, książka, która wraz z naszymi znajomymi została wydana w języku polskim. Dzisiaj będzie tutaj też Zuzanna opowiadać o tej książce, mam nadzieję, że dotrze. Super książka, polecam ją Państwu do zapoznania się z jej treścią. Być może znajdziecie w niej pewne mechanizmy hodowli oraz mechanizmy rynkowe, które pomogą Wam w rozwinięciu Waszych strategii hodowli lub uprawy. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Państwu się podobało.